watch the way you made me into a mess. Hands on my dress, neon red. You were everything I didn't need until you left. Now I'm dancing around my living room. I get drunk on the thought of you and I, when you were mine. See your eyes in every stranger. I replay the way that we were till I'm high. No, it's not right. Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta i zapraszam Was na przegląd pierdołek świątecznych z IKEA, z Action, z Rossmana i chyba z Pepco. Także jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj nowego przyniosłam do domu i może chcecie się zainspirować, a wiem, że lubicie takie odcinki, to zapraszam na film intro. Dobra, zacznijmy może od IKEA. Tutaj są też takie rzeczy, które kupowałam, bo potrzebowałam. Te śliniaczki dla Mikołaja, więc to tak szybciutko przelećmy. Ale Wam go w sumie pokażę, w sumie jak już jesteśmy. To są fajna sprawa z takimi śliniakami, ubrankami. Nienaruszony stan jest ubrania, które jest pod spodem. Nie musimy za każdym razem po jedzeniu dziecka przebierać. Więc fajne rzecz my mamy, fajna rzecz my mamy z Twist Shake'a. Byliśmy w IKEA, widziałam, że w IKEA też coś takiego jest, więc stwierdziliśmy, że spróbujemy. Będziemy mieć dwa na zmianę, gdy jeden jest w praniu. To za chwilę do tego dojdę. Natomiast w IKEA jest, już mówiłam to w tamtym roku, mnóstwo sztucznych, ładnych rzeczy. I tutaj mam takie dwie właśnie choineczki. Do tego są właśnie osłonki na doniczki, również z IKEA. One są metalowe, fajnie to wygląda. Wersja większa jest w kolorze złotym. I tutaj też mam taką sztuczną gwiazdę betlejemską. Powiem Wam, że zastanawiałam się, no bo w tamtym roku albo dwa lata temu wszystkie gwiazdy betlejemskie szlak mi trafił. Inaczej nie powiem. Przed świętami, no wszystkie mi popadały, więc stwierdziłam, że a spróbuję sztuczne. Nawet nie wygląda źle, powiem Wam, jak na sztuczną gwiazdę, a choineczki wyglądają jak żywe, bo one są właśnie robione z PE, czyli imitują realne, rzeczywiste, prawdziwe gałązki, więc to wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Żeby sobie ozdobić, gdzieś przy telewizorze postawić, no to super sprawa. Wejdźmy tutaj do środka. Mam podkładki na stół i to też chciałam, żeby pokazać Wam, jak można stół wigilijny ubrać. Mam nadzieję, że uda mi się w tym roku zrobić ten odcinek. Mamy tutaj piękną czerwień, która idealnie w sumie pasuje do tych osłonek, więc tak też możemy sobie ubrać stół, ubrać dom. I to jest prześliczne. Mam je tutaj cztery i jeszcze do tego kupiłam bieżnik. Bieżnik, czekajcie, a nie, mam ich więcej, bo to wzięłam na po prostu stół wigilijny, żebym miała ich dużo, żeby każdy dostał. I tutaj mamy taki bieżnik, który dajemy na środek stołu i to też wygląda bardzo ładnie, tylko już widzę, że nasz stół jest za duży na to. Po co to kupiłam? Dam na RTV-kę. Prawie będzie, nie? Ładnie to będzie wyglądać, będzie coś czerwonego w sypialni, no bo na stół to jest fajne, jeżeli okala na cały stół i spada z dwóch stron. To nie będzie mi spadać po dwóch stronach stołu, więc odpada. Mam tutaj też czerwone poszewki na poduszki i jeżeli będziecie szukać poszewek w IKEA, to mega Wam polecam te gurli. One są w różnych kolorach. Ja mam na jesień i tak też w sumie na co dzień takie musztardowe. I widzę, że w tym roku pojawiły się czerwone, w tamtym roku ich nie widziałam, albo były cały czas wyprzedane. W tym roku jest piękna czerwień tych poduszek, więc jeżeli szukacie, one są bardzo dobrej jakości, nic się z nimi nie dzieje. To jest taki twardy materiał, nie jest jakiś taki milusi i przyjemny. Natomiast super się pierze, fajnie wygląda, dobrze trzyma poduszkę. Tak jak mówię, nie przeciera się, ani nie filcuje, nic złego się z tym nie dzieje. Mam też małe gwiazdy betlejemskie i one pójdą na lampę, którą mam za sobą, tą, którą wyposażaliśmy właściwie w sztuczne kwiaty, bo tutaj nie ma opcji na żywe, więc od razu stwierdziłam, że tak przemycę sobie jakieś takie czerwone elementy. To już nie jest IKEA, to Wam zaraz pokażę. O, tu znalazłam jeszcze jedną gwiazdę, tu mam poszewkę. Czekajcie, o, IKEA. Piękne są talerze. Moja siostra oszalała na punkcie tych talerzy, jak u mnie zobaczyła, więc wiem, że są bardzo ładne. One są takie
bardzo ładnie wytłaczane. Prześlicznie to wygląda. Jeżeli na przykład chcielibyście ubrać stół wigilijny, no to to naprawdę bardzo, bardzo ładnie prezentuje się na stole. No i od razu ładniej, lepiej, ładniej. Może lepiej się po prostu z tego je. Tak jak mówię, są prześliczne, więc też kupiłam 4 płaskie talerze, tak żeby położyć na to w innym kolorze już talerz głęboki. No i fajnie to się mi spina z tym półmiskiem, który tutaj mam. Takie poszewki i je też kupiłam, szczerze mówiąc, żeby Wam je pokazać, bo są prześliczne. Ja generalnie nie mam w tym kolorze domu ubranego, ale są prześlicznie haftowane. Jest taka dbałość o szczegóły, że naprawdę no wow. I mam je tutaj 2. I te poszewki trafią do kogoś z Was, także mam nadzieję, że przyda Wam się taki dodatek do wnętrza. Co trzeba zrobić? No oczywiście obserwować, tutaj subskrybować ten kanał, zostawić komentarz i zaobserwować nas na Instagramie, w komentarzu wpisując swój nick z Instagrama. To jest takie bardzo ważne. No i odpowiedzieć na pytanie, jaka ozdoba choinkowa, jaka ozdoba dekoracja świąteczna musi się znaleźć w Waszym domu. I napiszcie to właśnie w tym komentarzu. Mam tu jeszcze taki lampion, też w kolorze czerwonym. Widziałam to w aranżacjach IKEA, takich świątecznych teraz. Wyglądał bardzo ładnie. On jest na podgrzewacz Tea Lighta, niektórzy tak na to mówią. Jest cały metalowy i bardzo ładnie to wygląda. Taki właśnie wytłaczany, fajny klimat do całego pomieszczenia wrzuca. Teraz przejdziemy sobie do Homely. I właśnie w Homely kupiłam poszewki. Akurat były na promocji, więc tutaj mam taką zieloną, też haftowaną. Bardzo ładnie wygląda i ona jest taka misiowata. Mi zależy na dużych poszewkach, ponieważ ja używam tych poszewek, żeby okalać poduszki, które mam w zestawie z sofą. No i one są dość duże, więc nie każda poszewka pasuje, ale tak to nie muszę dawać miliona poduszek dodatkowych, tylko właśnie je sobie ubieram. Kolejna to jest hit i na pewno spodoba się wielu osobom, czyli najpopularniejszy, najładniejszy wzór autka z choinką na dachu. I to też jest właśnie z Homely. Najlepsze jest to, że takie autko kupiłam, zaraz Wam pokażę, w Pepco. Więc jeżeli ktoś... W Pepco, tak. Aktualna oferta, więc jeżeli ktoś będzie szuka takiego auta, to sobie będzie mógł zerknąć. No i mam jeszcze jedną. Z tej strony biało-zielono-czerwona, a z drugiej strony czerwono-zielono-biała. W sumie kolory te same, tylko przewodnik nieco inny. No nie? Dobra, to to mamy z Homely. Pokażę Wam to autko. Znowu posrałam. Sinseya ono jest. Przepraszam, w Sinseyu w aktualnej ofercie. Nie widziałam go na stronie. Byłam ostatnio na zakupach z siostrą, z mamą, z bratem i właśnie to przykuło moją uwagę. Zobaczcie, mega ładne. Wiadomo, że ono nie jest tak idealnie pomalowane, no ale też nie kosztowało jakoś dużo, bo kosztowało 3 dyszki, ale przepiękne. Ja szukałam takiego autka, żeby właśnie tak to wyglądało. Zobaczcie na przód. Zresztą nasz Mikołaj kocha auta i no nie mogłam go nie wziąć. Tym bardziej, że ostatnio te auta z choinkami niesamowicie przykuwają jego uwagę, a to jest naprawdę bardzo ładne. Z zakupami z Sinseya to przyjdę do Was trochę później, bo mam taką dużą paczkę, ale to zostawimy sobie na inny odcinek. Action! Nie mylę się już. Już obiecuję, że się nie mylę. Laski cukrowe. Ja te laski cukrowe chcę włożyć do słoika i postawić sobie na oknie jako taki element wystroju. No wiadomo, że one są niesamowicie słodkie i tak dalej. To po prostu są takie lizaczki. Fajnie się sprawdzają, żeby zawiesić na choinkę, żeby dodać do takiego na przykład słoja ze słodkościami. Ostatnio nawet widziałam w Home and You taki gotowy słój właśnie z tymi laskami cukrowymi i kosztował bardzo dużo, a możecie zrobić to za no bardzo niskim kosztem. Słoik na pewno jakiś w domu macie, laski wrzucacie i gotowe, nie musicie płacić za to, że ktoś po prostu to tam powkładał, nie? Taniej wychodzi. W Actionie kupiłam bordowe ręczniki, które zaraz zawisną właśnie w łazience, żeby też tam tę czerwień z całego domu przemycić. Niestety nie było ręczników. Gdzieś w kolorze takim, było tylko i wyłącznie bordo, więc bordo wzięłam. Bo i tak nasze ręczniki są mega wytarte, więc stwierdziłam, że fajnie będzie je wymienić na zimę. Teraz mamy okres przedświąteczny. Tu już nie mam nic, bo to jest Rossmann. I jeszcze ta świeczka, moja siostra kupiła identyczną. Pani ją niesamowicie zachwalała.
i ona kosztowała, jak widzicie, 15 zł, jest w takim słoiczku. Zwykły, mamy knot, nie mamy żadnego drewnianego. I ona też przepięknie, tak świątecznie pachnie. Fajnie się skomponuje z czerwonymi dodatkami, bo jest sama w sobie zielona. I ostatnia rzecz, którą Wam tutaj pokażę, to Rossmann. I taki psik-psik na mydło, płyn do naczyń. Ja dam akurat go do łazienki, ale to też jest super sprawa, jeżeli na przykład, tak jak my, macie płyn do naczyń w osobnym takim pojemniczku i to Wam od razu sprzedaję tutaj patent. Bo jeżeli myjecie garki ręcznie, a każdy jakiś garnek ręcznie musi umyć, to fajnie jest mieć właśnie przelany płyn do mycia naczyń do takiego dozownika. Wtedy dozujecie odpowiednią ilość tego płynu do naczyń. Nie ma, że Wam się kończy bardzo szybko, bo fultniecie sobie. Naprawdę płyn do naczyń starcza na o wiele, wiele dłużej. To jest super patent. Wykorzystajcie go u siebie, naprawdę podziękujecie mi później. Dobra, i to tyle właściwie. Będą jeszcze zakupy świąteczne, bo wiem, że jeszcze tam jakieś rzeczy kupiłam, ale to też ubraniowe i tak dalej. Natomiast na ten odcinek to wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Napiszcie, co Wam się podobało najbardziej. Pamiętajcie o rozdaniu, które tutaj jest, do kiedy ono trwa. Trwa jeden dzień. Jutro Wam dodam tutaj wyniki. Pa!